Witam Was serdecznie. Jesteśmy w studiu telewizji Idź Pod Prąd w Lublinie. Dziś jest piątek, 25 dzień sierpnia, a są ze mną tradycyjnie Marian Kowalski. Dzień dobry. I Paweł Hajecki. Witam. Ja nazywam się Michał Fałek, poprowadzę dzisiejszy program. Jako, że jest to piątek, no to będzie kalendarium, izban i od tego zaczniemy, a później tak przejdziemy jest. Do naszych tematów. Z wielką przyjemnością dzban tygodnia otrzymuje prezydent Francji, pan Macron. Nie wiem, czy to nie po raz kolejny zresztą. Macron. Musimy sobie statystykę dzbanów. Tak. Za co? Otóż pan Macron wybrał się w podróż po krajach Europy Środkowej i Wschodniej, omija Polskę. Dzisiaj z Bułgarii. W Bułgarii powiedział, że Polskę omija, bo Polska sama zdecydowała o swojej izolacji. To taka kara ma być, że nie przyjechał. My przynajmniej przestaną ginąć widelce. Tu się nie ma co przejmować tym pajacem, który wydał na własny makijaż tam chyba 200 tysięcy euro z hakiem. Takim, tylko ja mam podejrzenie, że to głównie to idzie w małżonkę, w szpachlowanie i retusz małżonki, tylko on po prostu tego nie podaje, bo okazuje się, że poprzedni prezydent, pan Hollande, też podobną kwotę na szpachlowanie wizerunku wydawał. Mówię, co ci Francuzi tak się szpachlują? Strach wyjść na ulicę, kontrolę na podwierzu Eiffla, jak przy przekraczaniu granicy, a oni cały czas dbają o wizerunek. No to, taki to pusty naród. Także ja temu pajacowi, makaroniarzowi, znaczy temu żabojadowi, przepraszam, przydzielam tytuł dzbana tygodnia z wielką przyjemnością. Polska zdecydowała sama o swojej izolacji, panie ładny, bo u nas przynajmniej można spokojnie poruszać się po ulicy, nie to co u ciebie w tym lewackim burdelu. Dziękujemy. Dziękuję. I od razu kalendarium. O już. Pędzę, śpieszę, 25 sierpnia i wydarzenia w Polsce. Wybrałem kilka, ale bardzo ciekawych za to. 1657 Potop Szwedzki, wojska polsko-niemieckie odbiły po oblężeniu Kraków. O, polsko-niemieckie. Tak, no bo to liczy się, że tam Wiedeń wspomagał momentami Polskę. Teraz rok 1758. Wydarzenie w ogóle w szkole polskiej od nigdy nie istniało. Tak zwana wojna siedmioletnia. Przypomnę, 1758 rok. Wojna siedmioletnia. Tę wojnę wielu historyków nazywa pierwszą wojną światową w ogóle. I tu czytam dlaczego. Po opanowaniu Prus Wschodnich i rozpoczęciu ofensywy na Brandenburgię, armia rosyjska, słuchajcie, opanowali Prusy Wschodnie, weszli do Brandenburgii, czyli tutaj to Pomorze Zachodnie i kawałek dalej. Armia rosyjska stoczyła ciężką bitwę z Prusakami pod Sarbinowem. Rosjanie wycofali się z Wielkopolski. Cała wojna siedmioletnia wyglądała mniej więcej tak. Wojna między Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem, a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią, czyli taka też kolejna wojna domowa niemiecka. Była to wojna o zasięgu światowym. Walki toczyły się w Europie, Ameryce Północnej, Indiach i na Wyspach Karaibskich. W późniejszej fazie konfliktu do wojny przyłączyły się Hiszpania i Portugalia oraz starająca się początkowo zachować neutralność Holandia, której siły zostały zaatakowane w Indiach. Wojna ta może być uznana za wojnę hegemoniczną. Wzięła w niej udział większość ówczesnych mocarstw. Stanowiła też ona o decydującą fazę w trwającej niemal 100 lat zmaganiach francusko-brytyjskich o dominację w Ameryce Północnej i supremację w świecie. Trochę ominę, bo to jest bardzo dużo materiału. Przyczyny. Bezpośrednie atak i zajęcie Saksonii przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Pośrednie konflikt między Wielką Brytanią a Francją o kolonii w Ameryce Północnej. Sojusze pomiędzy Francją i Austrią, odwrócenie przymierza, i między Anglią i Prusami. Dążenie Wielkiej Brytanii do osiągnięcia hegemonii w świecie i wyeliminowania Francji jako głównego konkurenta. Ja przypomnę, że gdy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa i ogłoszono we Francji mobilizację, to wielu żołnierzy takich z prowincji, no przypomnę, nie było radia i telewizji, zbytnio, myśleli, że idą bić Anglików. Dalej, przebieg. W Europie rozpoczęła się
29 sierpnia 1756 wtargnięcie wojsk pruskich do Saksonii. Przeciwko Prusom wystąpiła Austria, chcąc odzyskać Śląsk. Tak zwana Trzecia Wojna Śląska. W 1757 Rosja przystąpiła do wojny po stronie Austrii i Francji przeciwko Prusom. W sierpniu w bitwie pod Kunowicami oddziały pruskie zostały pokonane przez koalicję rosyjsko-austriacką. W październiku 1760 roku Berlin był przez kilka dni okupowany przez Austriaków i Rosjan. W trakcie wojny siedmioletniej Polska, choć była w Unii Personalnej z Saksonią, zachowała neutralność. Mimo to... Wszystkie wojska chodziły jak chciały. Mimo to stała się terenem przemarszu wojsk uczestników konfliktu, głównie rosyjskich, które operując z terenu Rzeczypospolitej zajęły tereny od Królewca po Berlin, zagrażając egzystencji Królestwa Pruskiego. Moi drodzy, nie będę czytał, proszę sobie sięgnąć do... w internecie poszukać rozległy materiał, bardzo interesujący. Następne wydarzenia. Widać tylko, jeśli można, że utrata państwowości polskiej nastąpiła dużo wcześniej, niż nam to się mówi i tak dalej. Ziemia także niczyja. To już była ziemia neutralna, niczyja, już praktycznie przez cały XVIII wiek. Ale wtedy wytworzyła się przestrzeń do konfliktu światowego, tak, zobaczcie tak, państwo. Tak. Nie ma Polski, było gdzie wszyscy wojtować. Się za łby biorą, bo Polska, tak, silna Rzeczpospolita, trzymała ich na dystans wszystkich. Tak, to jest misja Polski, dlatego musimy być znowu silni, albo nie będzie nas wcale. Tak. Także proszę sobie poczytać o szczegółach tej wojny. To jest naprawdę bardzo interesująca lektura, aż mówię, oszczędzano nam we wszystkich możliwych systemach i politycznych, i nauczania tych faktów. Dalej, 1912. Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w Zakopanem została powołana Organizacja Niepodległościowa Polski Skarb Wojskowy. W 20. na rozkaz polskiego dowództwa zakończono drugie powstanie śląskie i powołano mieszaną policję plebiscytową. W czasie wojny polsko-bolszewickiej zakończyła się Bitwa Warszawska. Natomiast wojska litewskie zajęły Wilno. W 37 został zdławiony strajk chłopski. Proszę też sobie poczytać. To były ofiary w ludziach. Bardzo tragiczne wydarzenia. Policja pacyfikowała wojsko też. Rozruchy, zwłaszcza na południu Polski, 37 rok, przypominam. 39. Do Gdańska pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty przypłynął niemiecki szkolny okręt liniowy Szlezwik-Holsztajn. Czyli szkolić się na Polakach. No, w strzelaniu do Polaków się szkolili. Tak. No tak. No. W 1948 we Wrocławiu rozpoczął się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Ten Wrocław to ma pecha takich intelektualistów i obrońców demokracji i pokoju. No, wczoraj znowu jacyś artyści odezwę wydali w Polsce, ogłosili wyzwolenie narodowe mediów od czegoś, czy tam sztuki w ogóle, nie wiem, jakaś bzdura, kilka punktów programowych, paru znanych aktorów, znanych z kodu, mówi, że sztuka nie powinna być ani lewicowa, ani prawicowa, ani taka, ani siaka, tylko jakaś inna. Generalnie chodzi o to, że państwo ma im płacić i niczego nie wymagać. Bo ja mam w dupie takich artystów, załóżcie prywatne teatry, a nie tutaj cały czas wsadzacie pazury do kieszeni podatnika, żadnego z was pożytku. Jeszcze taki Poniedziałek jest, taki aktor, który zagrał epizod w pewnym serialu takim, co ma tam 1200 odcinków plus VAT. I on też tam się nawywierzgiwał, jacy to Polacy są źli. No, panie ładny, panie Poniedziałek, no jak się pan reklamuje jako gej i jeszcze pan każe się oglądać, no to ja bym wolał tego nie widzieć, no zwłaszcza za publiczne pieniądze. Kolejny cwaniaczek do życia na koszt podatnika. Dalej, także widzimy, tak zwana Polska Ludowa, to już takie i we Wrocławiu, i tam rozmaite intelektualisty robiły kongresy. 61. Rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki w Sopocie. O, to przynajmniej ludzie chcieli oglądać. I dobra, świat. W 1609 Galileusz zademonstrował Wenecjanom swój pierwszy teleskop. 1768 kapitan James Cook wypłynął za Anglii na pierwszy rejs dookoła świata. 1789 uchwalono 10 pierwszych poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. O, 1835, to ciekawostka. Dziennik New York Sun rozpoczął publikację artykułów o rzekomym odkryciu życia na Księżycu. 1835, dobra. Tak. 1912, w Chinach założono Partię Narodową Kuomintang.
1933 przedstawiciele Agencji Żydowskiej i Niemieckiej Federacji Sionistycznej zawarli porozumienie z niemieckim ministrem finansów, na mocy którego naziści zgodzili się nie utrudniać żydowskiej emigracji z III Rzeszy w zamian za transfer kapitału w postaci niemieckich towarów. W latach 1933-1939 przetransferowano do Niemiec ogółem 40 milionów dolarów, które umożliwiły wycieczkę 60 tysięcy Żydów niemieckich. 1940, bitwa o Anglię. W odwecie za zbombardowanie poprzedniej nocy londyńskiej dzielnicy mieszkaniowej East End na rozkaz Churchilla bombowce RAF dokonały nocnego, pierwszego w czasie wojny nalotu na Berlin. 40 rok. 41. Rozpoczęła się brytyjsko-radziecka interwencja w Iranie, który był miejscem silnej infiltracji wywiadu niemieckiego. 44. Front zachodni, został wyzwolony Paryż. I tego samego dnia Rumunia wypowiedziała wojnę Niemcom. 67. W 67. w hrabstwie Arlington w stanie Virginia został zastrzelony lider amerykańskiej partii nazistowskiej George Lincoln Rockwell. W 67. mieli partię nazistowską w Ameryce. W 68. na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się kilkuosobowa demonstracja radzieckich dysydentów przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W 70. Kilkuosobowa. To jest, widzicie, już fakt historyczny. Nie upiekło im się to oczywiście. W 71. władze radzieckie podjęły decyzję o likwidacji cmentarza Orląt Lwowskich. W 91. Białoruska Rada Najwyższa proklamowała niepodległość Białorusi. I w 2004 roku Mark Thatcher, syn byłej premier Wielkiej Brytanii, został aresztowany w Kapsztadzie w RPA pod zarzutem współudziału przygotowania zamachu stanu w Gwinei Równikowej. Zmarli w 80. Czesław Klimuszko, duchowny katolicki, franciszkanin, jasnowic, zielarz. Skutecznie leczył ziołami, bardzo interesująca postać, zapomniana już. 82. Zmarła Anna German, piosenkarka. I w 2012 zmarł Neil Armstrong, amerykański pilot wojskowy, astronauta, dowódca misji Apollo 11. 21 lipca 1969 roku jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu i wypowiedział słynne zdanie: to jest mały krok człowieka, ale wielki skok ludzkości. Tyle na dziś. Po 100 latach ponad sprawdził, czy jest tam życie na Księżycu, tak? Ale to było z importu. Okej, okay, dziękujemy w takim razie za kalendarium. Było tam o panu Poniedziałku, to właśnie przedstawiciel tęczowej sfery życia. No i będziemy zaczynali właśnie od tego tematu. Otóż ubecy czy esbecy, którzy są bardzo zasmuceni ustawą dezubekizacyjną, która zabiera im wysokie emerytury, dając im emeryturę na poziomie 2000 zł brutto. Już podobno 12 osób jest ofiarami śmiertelnymi tej ustawy oficjalnie. No cóż, odgrażają się i grożą rządowi PiS, że zrobią mu wielką krzywdę, wielką szkodę, bo zaczną ujawniać kompromitujące materiały, które zabrali ze sobą, kończąc swoją służbę. Głównie są to materiały obyczajowe, dotyczące środowiska LGBT wśród partii rządzącej. No i teraz pytanie. Czy zrobią im krzywdę, czy może to powinien być... No taki mit upadł przy okazji, że wszystkie teczki zostały albo oddane do IPN-u, albo spalone. No dokładnie. Widać, że to było kłamstwo, bo ja mówiłem, że największy kapitał w ręku ubeków, czyli informacje zgromadzone o Polakach, no to jest w zasadzie ich... mogą odcinać alimenty, czerpać rentę w nieskończoność. I to prawda, oni chcą tutaj po prostu zyskać pieniądze za to, czyli nadal rentę dostawać, emeryturę. Widać było, że to było kłamstwo, że takich nie ma, sprywatyzowanych archiwów są. Mówią to wprost i to jest, ciekaw jestem, czy to jest legalne i czy teraz będzie fala przeszukań. Tylko ja bym zastosował zupełnie inne rozwiązanie. Się dziwię, dlaczego nikt na to nie wpadł. Ja bym powiedział jasno, kto przyniesie coś ciekawego,
to nie będzie miał żadnej emerytury odejmowanej. Jeszcze medal dostanie. I to by była prawdziwa lustracja. Za darmo. Trzeba było tym ludziom powiedzieć jasno. Kto coś ma, niech przyniesie, będzie amnestia, będzie, nic wam się nie stanie złego. I byśmy się dowiedzieli wielu ciekawych rzeczy. Zapewne. Zależy, do kogo by to przyniósł. No do IPN-u. No gdzie? No do IPN-u. No tam jest prokuratura miejscowa i do sądu można kierować postępowanie, jakieś odwoławcze, gdyby ktoś miał zastrzeżenia, uznałby, że jest, no tak jak Lech Wałęsa obecnie. Tak, nikt tu nie wydał na niego wyroku, tylko po prostu sprawa jest badana. Także to jedno. Ale najciekawszy jest ten wątek według mnie, że tutaj okazuje się, że z powodu bycia homoseksualistą można kogoś szantażować. No ja myślałem, że ta lewica, która generalnie reprezentuje interesy też te środowiska tych panów na emeryturze, zwłaszcza pan Rozenek, wiceurban z tygodnika Nie, no twierdzili, że bycie gejem to nic złego, wręcz przeciwnie. A to się okazuje, że jak tak, to źle, no to ustalcie, proszę tych lewicowych ideologów, żeby ustalili, czy bycie gejem to jest źle, czy dobrze, bo to można zwariować. Jak się tam, prawda, chodzą na te manifestacje różne i prezentują swój, że tak powiem, profil osobisty, bycie gejem to dobrze, pan Poniedziałek to dobrze, pan Biedroń to dobrze, a jak kto inny, to źle. No to jakieś, rozumiem, są jednym wolno, drugim nie wolno. To jest jakaś dyskryminacja, czyli geje są o niewłaściwych poglądach politycznych dyskryminowani. No to ja żądam, żeby jednak tutaj nie było dyskryminacji z powodów takich właśnie bycia gejem. Prawicowym. No tak. Moglibyśmy sformułować taki postulat, żeby uznać Służbę Bezpieczeństwa za organizację homofobiczną. I siejącą mowę nienawiści. I właśnie, żeby teraz te wszystkie takie fundacje, tam nie wiem, zwalczanie ksenofobii, tam fobii jakiejś. Ośrodek monitorowania. O właśnie. To, co nami się miał interesować. Tak, niech się teraz SB, no bo ono grozi ewidentnie tutaj szantażem na tle orientacji tej homoseksualnej. No to gdzie wy jesteście, obrońcy z boków? No ruszcie dupska, ludu słupska. No to jest ciekawostka, jak mówię. To jest, bez Władki nie rozbierzesz. Paweł, coś więcej powiesz? No, o czym tu mówić? No, operacja Hyacynt zbiera swoje żniwo. Przypominam, operacja Hyacynt to była właśnie taka szeroko zakrojona operacja Służby Bezpieczeństwa, zbierania haków obyczajowych na biskupów katolickich głównie, ale tam jak jakiś wpadł taki katolicki polityk z ZHN-u, czy z jakiegoś przyszłego ZHN-u, ja wiem, mówię, z przyszłego ZHN-u, to też nie pogardzili, ale głównie chodziło o biskupów. Ja bym w tej układance widział wizytę prezydenta Dudy w Częstochowie, bo oczywiście my się dowiadujemy z mediów dzisiaj, ale zainteresowani biskupi dowiedzieli się o postulacie SB-ków na pewno wcześniej, nie? Bo to już wiecie, oni już do mediów teraz poszli, czyli podnieśli troszkę wyżej. To miał usłyszeć, to usłyszał tak, wcześniej. Oni już ostrzegli episkopat, że słuchajcie, my sięgniemy do waszej zboczonej tożsamości większości biskupów, a przynajmniej bardzo wielu. Myślę, że to był jeden z czynników. Oczywiście był czynnik watykański, ponieważ to, co Prawo i Sprawiedliwość chciało zrobić, czyli dekomunizację Polski, rozpoczynając od sądów, zagrażało całej lewicy w Europie, a także w świecie, bo też jawny sojusz z konserwatywnym prezydentem Trumpem tu PiS zawierał, także trzeba było uderzyć na poziomie oczywiście takich no, interesów globalnych, ale żeby biskupi ruszyli swoje tam trzy litery czy cztery, nie? No to trzeba było ich też osobiście, że tak powiem, jakieś rekolekcje im na Jasnej Górze zrobić przed obrazem i tak dalej. No i SB-cy im tam zrobili te rekolekcje i oni już na prezydenta Dudę wpłynęli w sposób zasadniczy. To, że Duda realizuje interesy lobby watykańskiego, czyli moskiewskiego dzisiaj, jak już wiemy z tych wiernopoddańczych gestów sekretarza Parolina, kardynała jednocześnie, czyli wysłannika papieża Franciszka, reprezentowanie dzisiaj interesów watykańskich, czyli hierarchii kościoła rzymskokatolickiego i moskiewskich, to już jest jedna i ta sama strona mocy, można tak powiedzieć. Stąd
Stąd, mając w swoim sztabie ludzi z WSI, których chroni, nie publikując aneksu do raportu o likwidacji WSI, mając presję biskupów, których esbecja zaszantażowała, a Watykan kazał rozprawić się z PiS-em, mamy już pełny obraz sytuacji. Lewica ma pewien problem, bo tutaj frakcja ubecka zaatakowała frakcję gejowską i zalecam, żeby na kolejnych manifestacjach KOD-u policja rozdzielała te dwie grupy wewnątrz KOD-u, starych ubeków od homoseksualistów, żeby nie doszło do jakichś porachunków, bo to będą pierwsze niepokoje, pierwsze niepokoje uliczne z ofiarami w Polsce po okrągłostołowej. Także lewica w ogóle, jak widać, znaczy ideowo nie trzyma kupy, z przewagą kupy oczywiście w pewnych kontekstach. O, tego to akurat się trzyma. Ale nie trzyma się kupy ideologia, bo widać, te walki frakcyjne na lewicy pogrążają całą lewicę i ja nie to, żebym płakał i utyskiwał, ale do zwykłych obywateli, którzy tak zergają na lewo, to ja mówię, no nigdy nie wiadomo, do jakiej frakcji się załapiecie głosując na lewicę. Lepiej uważać. Ogólnie lepiej uważać. Ogólnie lepiej uważać. No ale faktycznie jest to niepokojące. Że ale bezczelnie i słuchajcie, panowie, wyobraźcie taką sytuację. Ktoś ogłasza w prasie, że tam powiedzmy, że ja jestem homoseksualistą na tej pomocy. Ja powiem, no to co, nie wolno? Koniec szantażu. Dlatego muszą to być haki. Jestem do pana rzecznika Bodnara się udał. No panie, ładny, tak nie wolno. Dlatego, proszę się dokończyć, dlatego to nie mogą być haki na polityków SLD. To nie mogą być haki na jakichś tam, nie wiem, przedsiębiorców i tak dalej. To muszą być haki na tych ludzi, którzy oficjalnie reprezentują wartości konserwatywne i chrześcijańskie, powiedzmy. Kto to w Polsce reprezentuje? No właśnie podejrzewa się o to, znaczy lud zwykły podejrzewa księży biskupów właśnie, że oni konserwatywne i chrześcijańskie wartości reprezentują. Podobnie myślał kardynał Miller, ten do niedawna, do początku lipca, szef Kongregacji Nauki Wiary, który też jest konserwatystą, myślę, że też jeśli chodzi o sprawy seksualne, ma tutaj zdrowo poukładane pod sufitem. I w tym samym czasie wybuchła afera taka pedofilsko-seksualna w samym Watykanie, gdzie w domu jednego w takim domu watykańskim policja nakryła orgię homoseksualną. I ten kardynał postanowił z tym no, nie nagłaśniać sprawy specjalnie. Oczywiście tam przez media to się przetoczyło jakoś, ale on stwierdził, że nie będzie wyciągał konsekwencji. Myślał, że ma zagwarantowany pokój ze strony Franciszka w tej sprawie, po czym został wezwany na jednominutową audiencję i wypieprzony z roboty bez żadnego ani tłumaczenia, ani dania mu innych zadań, nie? Czyli widać, że to lobby homoseksualne, co do którego podejrzewa się, że ono właśnie mocno naciskało na papieża Benedykta, żeby zrezygnował z urzędu. Podejrzewam, że nie chodzi tylko o tu preferencje seksualne, ale bardziej o właśnie posłuszeństwo Moskwie i jakieś sprawy finansowe, ale na pewno był to jeden z wątków, przynajmniej tak się podaje, że Ta sama sytuacja istnieje w polskim episkopacie i dlatego, bo jak jest w Watykanie, no to wiecie, ryba psuje się od głowy, jak orgie homoseksualne odbywają się obok zaraz tego domu świętej Katarzyny czy czegoś, gdzie mieszka papież Franciszek, on przynajmniej zademonstrował, że on tu bardziej trzyma z żeńskim zakonem, żeby go tu nie podejrzewać, no to przynajmniej tyle, no to w polskim episkopacie będzie tylko gorzej. Będzie tylko gorzej. Tak należy domniemywać zgodnie właśnie z tą zasadą, że ryba psuje się od głowy. Jeśli orgie homoseksualne się odbywają w Watykanie wśród kardynałów, no to wśród polskich biskupów też cnoty szukać nie należy. Stąd esbecja rozpoczyna teraz szantaż, żeby to biskupi zrobili porządek z prawem i sprawiedliwością. I oczywiście tacy politycy, którzy wywodzą się z ZHN-u i z różnych takich bardzo katolickich formacji. No bo właśnie jest tutaj, informacje są takie, że jest wśród znajomych tego SBK, krąży już wyniesiona z jednej z komend wojewódzkich kartoteka gejów, wielu wówczas rozpracowywanych to dziś osoby publiczne. Czyli może to dotyczyć zarówno właśnie biskupów, jak i polityków.
Co ciekawe... Dlatego, jeszcze wejdę ci słowo, dlatego to, co Marian powiedział o tych teczkach, że one są, dlatego brak lustracji, wywalenia wszystkiego, tak jak zrobili Niemcy, tak jak zrobili Czesi, tak można jest. Było. Wszystkie te archiwa zostały upublicznione, każdy mógł sobie tam poszukać swojej teczki, kto na niego donosił, jak, czy i tak dalej. W Polsce nie. W Polsce nie. Bo tamte kraje zyskały przez to drogę do niepodległości i tamte społeczeństwa, Polska dalej ma żyć w podległości Niemcom, Watykanowi i Moskwie. No i ja, dobrze. Ja porównałem teczki te ubeckie do wina. One nabierały wartości wraz z upływem czasu. Mhm. A no bo wiele osób szantażowanych, czy które były obiektem zainteresowania bezpieki kiedyś, no to nie były wielkimi figurami. Wiele z nich przez te ponad 25 lat no, miało szansę zrobić karierę, czyli wartość tego wina rosła. Tylko ja też przestrzegam tych ubeków. Wino czasem, jak jest długo trzymane, to kwaśnieje. Jeżeli osoba obserwowana, powiedzmy, zejdzie z tego łespa dołu, no to już wartość tych teczek jest zerowa. Dlatego, już wnukom się nie przekaże. Dlatego ja myślę, że to jest ostatni moment teraz właśnie do odpalenia tego tematu. Bo jeżeli obserwowano tam osoby będące już w życiu publicznym za komuny, czyli powiedzmy no 30-paroletnie, tak, już tam się nimi warto było interesować, czy to nie mogły być osoby zbyt młode. Teraz dochodzą do 70. No, minęło 30 lat, no to już tak powiedzmy sobie za 10-15 lat to nie będzie czym machać. Mhm. Sami właściciele, depozytariusze, chyba że będą zapisywać teczki w spadku swoim dzieciom i wnukom. Oczywiste, te klany dalej działają. Tu jeszcze można dodać dodatkowy czynnik. Kogo SB popierała, jeśli chodzi o te partie, czy środowiska, czy także Kościół, jeśli chodzi o awanse? Czy ludzi, na których nie mieli haków, czy właśnie tych swoich rezydentów teczek? To jest oczywiste, że oni im udzielali w czasie całej tej tak zwanej transformacji ustrojowej, czyli dawali im awansy w Kościele, dawali, to przecież Wielgus jest tego przypadkiem znanym, a ilu jest jeszcze do odkrycia, dawali im awanse polityczne, nie? Żeby szli do najwyższych struktur wszystkich partii, rządów i tak dalej. Kontrolować. Tak, tak. To postarzanie wina takie. Dodatkowe postarzanie wina, nie? Żeby jego wartość rosła w wojsku, w policji, we wszystkich strukturach państwa, na uniwersytetach, co przecież Sikorski ładnie powiedział, kto tam są? No K, czyli agenci właśnie tych SB i tak dalej, nie? A że nie robi, no to wiadomo, bo przecież oni nie za dokonania naukowe dostali te tytuły i awanse często rektorskie, tylko za jakieś inne walory. Jakieś inne walory. Ja mówię, badałem dorobek naukowy rektora UMCS-u i zobaczyłem jedyną wymienioną gdzieś w internecie, możecie sobie sprawdzić, pracę, to była badanie tam tych kanalizacji i wodociągów Lublina na stulecie zamontowania, nie? Czyli szambonurek, no i tyle. No to, archeolog. Archeolog, a szambiarski archeolog, no tyle tylko znalazłem, no dajcie mi więcej, no to zmienię zdanie. Na razie mam tyle, także tu zdanie tego człowieka, no już z tej Sitwy, czyli zorientowanego Sikorskiego, pokazuje, że właśnie na szczytach polskiej sceny politycznej, duchowej, naukowej i tak dalej są przeróżne K i nieroby, które mają teczki. No i tyle w temacie. Także to postarzanie wina to sama SBcja robiła, bo wtedy ma ich teczka, zobaczcie jakiej wartości nabiera. Mamy na przykład na wicepremiera teczkę, tu mamy na ministra, tu na rektora, tu na księdza kardynała. No proszę, ale to oni są praktycznie sznurkowymi w tym momencie. Ale nie tylko kariery polityczne wspierały dawne służby specjalne, no bo oczywiście też wiemy, że u zarania tej gangsterki, no to też ze swoimi podopiecznymi ze świata kryminalnego był od razu sojusz zawarty. Gdy gangsterka szalała, to wiadomo było, że mieli parasol ze strony odpowiedniej i niejednokrotnie to była po prostu współpraca już koleżeńska. No zresztą z drugiej zaś strony przecież znali się dobrze od lat, no to do kogo mieli iść? Przecież nie do podpośredniaka, żeby znaleźć ludzi do wykonywania różnych zadań. Także widać było, że to w dwóch kierunkach poszło i w świat takiej działalności publicznej, ale i ze światem przestępczym był alians
ludzi z Urzędu Bezpieczeństwa, także Urzędu Bezpieczeństwa, bo WSI, no to powiedzmy dalej niewiele wiemy, tylko się domyślać możemy. I jednocześnie zobaczcie, takie cwaniaki ci starzy ubecy, jak sobie walnęli samobuja. Tak się przedstawiali jako takie dobre wujki, oni tylko wykonywali rozkazy. Patrioci. Oni tam coś podsłuchał, podejrzał, zrobił zdjęcie, a to patrz, jakieś świnie szantażyści. Mm. Także też naród widzi, co to za towarzystwo, jakimi kryteriami się kierowali. Jeszcze ciekawe zdanie. Odchodząc ze służby, wielu zabrało sobie jakieś teczki, materiały jako polisę ubezpieczeniową i do użycia w ostateczności. No tak. Ale Boże mój, czy nas to dziwi? To takie bajki, jak mówię, o paleniu teczek, czy tam, że oni nie mają, no kto w to wierzył? No, ja mówię, gdybym ja pracował w banku, któremu grozi bankructwo i wiemy, że jest stan pełnej anarchii, wojna, pożar, trzęsienie ziemi, ja mam worki dolarów, no przecież wiadomo, każdy bierze te dolary przede wszystkim, bo zawsze mają wartość. I tak postąpili ci ubecy, którzy ten ich bank depozytów mógł stracić prawne podstawy funkcjonowania, no to napychali te dolary do kieszeni, bo koniec świata, bo kataklizm, co mieli ratować? Przecież nie portrety Bieruta ze ściany. Oczywiście sprawa jest jeszcze trudniejsza, ponieważ no tu mamy tylko jakieś takie wrzutki ubeckie, takie powiedzmy prywatne, zakopane na działkach, czy gdzieś tam w tych domkach letniskowych. Tu właśnie on już nawet wskazał, ten pan Jurek, że ma domek letniskowy. No ciekawe, czy co ma tam, czy to tam zakopał, czy weki ma. W wekach. Górki kisi. Ale jest jeszcze przecież poważniejszy problem. Przecież oni dostali tylko odpady. Polscy ubecy, ci, którzy mają emerytury w wysokości 3,5 tysiąca, to mają jakieś śmiecie. Tak. Tam może jakieś ubyczajówkę, gdzieś jakiś ksiądz gej, a teraz biskup, nie? No jakieś no, mało ważne rzeczy. Całość dokumentacji ma zarówno Berlin, bo przejął akta Stasi, a Stasi, szczególnie w końcówce tych transformacji ustrojowych, dostało od Moskwy taki glejt na inwigilowanie Polski w dowolnym wymiarze praktycznie, czyli Stasi, czyli Berlin ma swoją partię i może szantażować praktycznie wszystkich i osiągać dowolne cele w kombinacjach tych operacyjnych, a oczywiście matką wszystkich tych afer jest Moskwa, która ma oczywiście i na Stasi też haki, i na panią Merkel i tak dalej, na pana Schrödera, którego nawet zatrudnili oficjalnie, to żeby nie było, że to jakieś takie fantasmagorie. Kanclerz Niemiec pracuje jako teczkowy u Putina, gdzieś tam w jakimś Gazpromie, czy innym takim tym stacji benzynowej rosyjskiej, jak to się nazywa to państwo śmiesznie przez niektórych. Także to pokazuje stan niemocy państwa polskiego. Dlatego mówimy o nowych elitach. Dlatego mówimy o potrzebie nowych elit. Bo gdzie nie uderzysz w te stare elity, no to znajdziesz albo kretyna, albo ubeka. Znaczy w sensie współpracownika ubecji, na którego mają haki. I nawet jak on by może i kiedyś dobrze chciał, to przyjdzie w pewnym momencie, ktoś mu powie, no to jak będzie? Jak będzie? A do tego mamy jeszcze takich, którzy słuchają, nawet jakby nie było na nich haków, to słuchają wytycznych z Watykanu. No bo przecież to Bóg powiedział. Jak papież mówi, to Bóg, nie? No bo to jest zastępca Boga na ziemi. Oni tak uważają. No to jak Watykan powiedział, no to my musimy robić ad deo gloria. No i to jest Polska. To gdzie to ma zajść? To właśnie 300 lat praktycznie. Chodzi tu kto chce i nie stanowimy żadnej podmiotowości politycznej. Bo mamy idiotów u władzy, sprzedajnych agentów. Jak tylko ambasadę gdzieś zdobyli powstańcy kościuszkowscy, to zaraz było wiadomo ilu biskupów było kogo wieszać i tak dalej, agenci Moskwy. Albo kretynów, którzy myślą, że papież reprezentuje Boga na ziemi i go słuchają. Co im powie, to zrobi i jeszcze się będą cieszyć, że są pobożni. Z takim państwem kto się liczy? Nikt. A prawda już rzecznika Bodnara sobie zostawimy, który się do tego przyłącza, ale tylko można wspomnieć, że ten sługus lewactwa, który dostał stanowisko, na które nie zasługuje, też chce doprowadzić do zmiany tej ustawy. On prosi towarzyszy, żeby go nie wyrzucali, żeby go nie opuścili w potrzebie, bo jest potrzebny. Ale jest tutaj pan Budka, który zresztą nieraz u nas był i w dzbanie. Tam jego dusza skołatana. Znaczy dotarł już do jakiegoś szamba, sugerujesz. No tak, dotarł do szamba, bo
już w niemieckiej prasie nie tylko skarży się na Polskę, ale wzywa wręcz Unię Europejską do ingerencji w sprawy Polski, do przeróżnych właśnie sankcji, działania. Co prawda później tłumaczy się, że jego wypowiedź została źle przetłumaczona i on jest ostatnią osobą, która życzyłaby sobie jakichkolwiek sankcji dla Polski. No ale ja tak powiem szczerze, nie wiem, czy źle przetłumaczono, czy to jest człowiek, który jest gotów się do wszelkiej podłości posunąć, byle tylko dojść z powrotem do władzy. Ale widać takie akcje, które... W zasadzie tak, Platforma Obywatelska musi wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec mocodawcy. Mhm. Czyli musi protestować przeciwko legalnemu rządowi obecnemu. No i oczywiście, i gdzie leci po pomoc? No do Berlina i tam skarżą głównie. No, jak im głupio tak wprost do prasy niemieckiej, no to w każdym razie do jakiejś tam establishmentowej unijnej tam skarżą, no bo muszą pokazywać, że coś robią, bo na nich też tam powiedzmy różne haki są. No ale to jest, ten kij ma dwa końce. Jak oni tam skarżą, no to naród nie bardzo lubi kablarzy, no bo taki kablarz to wiadomo, nie ma dobrych notowań, bo za okupacji kablowali, to AK im w łeb strzelało. Za komuny donosili do takich towarzyszy, tak, czuteczki zakładali, no to każe, to kapuś, to tam lepiej z nim wódki nie pijać, bo coś sypnie. No to Prawo i Sprawiedliwość już tam te 40% twardo trzyma, bo nikt kapusia nie lubi. No to ten Kaczyński tam, niech tam, że oni mały i samotny i ma kota, ale przynajmniej nikt nie skarży za granicę, nie jest kapusiem. No. No, jak to wiele... To tacy idioci, że nie wiedzą, jaka to zależność. Tak, gdzie taka jest zależność. To tutaj trzeba się wywiązać z roli kapusia, tak, a podbija to bycie kapusiem konkurencji politycznej, popularność w narodzie i nie wiedzą, jak to ugryźć ten problem. No ten pan Budka to taka, jeden z ostatnich fajterów Platformy, bo przypomnę ci, znaczy, co większego płazu zawodnicy to już dawno w Platformie nie są, tylko albo za granicą, albo gdzieś tam już, tylko takich Budków zostawili i ten Budka wiele się udziela, ta pani grafini von den Frankenstein w Dupenmachen też tam pyskuje, takich mają jeszcze pyskaczy, ale ta partia widać nie ma nic zaproponowania Polakom, jak tylko bycie kablarzem. No także w kontekście teczkowym to widzimy, że na kablarstwie Polska stoi. No dlatego właśnie takie nadzieje są związane z partią prezydencką, bo z tych Hohensteinów czy innych Frankensteinów, Budków i przeróżnej tej swołoczy to się przecież niczego nie zbuduje. Nie? Tutaj nie będzie siły politycznej, a taki pobożny, taki, co wiecie, biskupi za nim murem stoją. Katolik, prawilny. I PSL stoi nawet. I PSL, i Kukiz, i Kupisz, i Ziemkiewicz ze swoją neoesbecją. Wszyscy murem otoczą tę figurę. No to przecież to Polacy muszą za tym pójść, no bo to i katolik, i przecież Jarosław Kaczyński go namaścił. No to ma ze wszystkich stron namaszczenie. Dlatego mówię, tu już z Budków to się żadnej porządnej nawet sławujki nie zbuduje, a z prezydenta Dudy to jeszcze może by się coś i wycisnęło. Ale jeśli pozwolicie, wróciłbym na grunt teczkowy, bo oto ambasador Polski w Berlinie, nie, pan Przyłębski. On złożył, tak jak się podejrzewa, fałszywe oświadczenie lustracyjne. Nie? IPN rozpoczął śledztwo. I wiecie, co ogłosił? Dzisiaj na stronie IPN-u możemy zobaczyć, że umarzają. Cezary Gmyz. No, on tam jest w Berlinie i tak. On akurat troszkę z badaniem teczek zna się, mówi, że jest wkurzony mocno. Podałem jego tweet. No to zobaczcie, jak do dzisiaj Berlin pilnuje, żeby mieć człowieka, który reprezentuje Polskę w Berlinie, mówię o ambasadzie, który będzie w, gdyby przyszło, co do czego tam, jak to ci ubecy ładnie mówią, w ostateczności. Żeby w ostateczności jeśli by tu Polska fikała, no to my mamy bezpośrednie przełożenie na ambasadora. No jak fajnie, zobaczcie, mówicie, że teczki nie funkcjonują, że to przeszłość, zamknijmy temat, a tutaj najważniejsze państwo, nie wiadomo czy przyjazne, czy frontowe, no to już tam każdy z naszych widzów sobie dopowie resztę. Zobaczcie, tam mamy ambasadora z niewyjaśnioną sprawą teczki, a polski IPN... Teczka twierdzą, że była pusta, założona, a pusta. Polski IPN umywa ręce. To rzuca cień na IPN, który z kolei kilka dni temu wszczął przecież proces
przeciwko Bolkowi, prawda? No za kłamstwa. Ja tylko pamiętam, że IPN rok czasu trzymał zbiór zastrzeżony. Mhm. Przed Polakami on był zastrzeżony, nie przed obcymi ambasadami, bo obce ambasady mają kopię, mhm. tylko przed Polakami. Zbiór zastrzeżony to trzymał tyle, a wcześniej to jeszcze ile, mhm. ile, nie? Także ja tutaj mówię, myślę, że państwo polskie, to jest tak jak z cnotą, no nie bardzo można tam połowiczną mieć, czy coś takiego, że to jest taka jakaś taka hybryda. Są obszary wolności jakieś, ale to wszystko, ta wolność jest ciągle kontrolowana właśnie przez te przez te gdzieś tam ciągle złogi. Są walki, tak. Ciągle tak. są te teczki. Mamy, mówię, ambasadę w Berlinie, a tam jest teczka. No. A tam już jest teczka i wszyscy wszystko wiemy. I Stasi wszystko wie. I Stasi może pociągnąć. Jak ta teczka jest pusta, to jeszcze gorzej dla tej teczki. Bo ktoś ma środek. Jakby była pełna, no to przynajmniej można objawić i już się wyzwolić z tych sideł. A pusta teczka, to dopiero jest problem. Także. No skończymy przy panu Budce. Ja przypomnę, że przy okazji jednego z marszów niepodległości spłonęła Budka pod ambasadę rosyjską. No, tak. Że pan Borys Budka też teraz płonie ze wstydu, bo się okazało, że tak kablował, że się naród dowiedział i to się nikomu nie podoba. Ale do tego zawodnika tam takie zastrzeżenie. Według mnie jest taki złośliwy gnom, który tam resztkami tego na bezdechu goni do mety tą Platformę Obywatelską. Jeszcze próbuje się wyfikać, ile się da, żeby do czegokolwiek być. Posądzają go, że jest z Gomułką związany. Nie wiem, co mu do głowy przyszło. Ja powiedziałem kiedyś w programie, że on jest z mowy i wyglądu przypomina Gomułkę, bo on tak skrzeczy jak Gomułka, tak się tam wydzicza nad tą trybuną jak Gomułka, także zachowuje się jak Gomułka i stąd to podobieństwo, bo broń Boże, nie podejrzewałem go, że jest związany rodzinnie, ale my to jest taki nowy reinkarnacja Gomułki rzeczywiście. Także każda partia ma takiego Gomułkę, na jakiego zasługuje. No dobrze. No. Okej, okay. Jedno tylko chciałem jeszcze a propos teczek, już później zostawimy ten temat. Ciekawa informacja. Były przewodniczący Solidarności, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Śniadek, chce, aby w programach nauczania historii w szkołach zaczęto mówić prawdę o towarzyszu TW Bolku. Ale po co? No, żeby ludzie wiedzieli, że to nie tylko on, że on nie był tym, który zwyciężył komunizm, wręcz przeciwnie. Ja tu mam takie, wiecie, moi drodzy, szczególnie ostrożnie bym podchodził do tego, co powinien być w programach szkolnych, bo uważam, że szkoły powinny być i prywatne, i takie o różnych profilach, żeby to rodzice mieli wpływ na to, czego dzieci się uczą, bo jeżeli będziemy robili tak, że Lech Wałęsa będzie przedmiotem jeszcze pisania programów szkolnych, to będzie najbardziej świadczyło o upadku edukacji państwowej, bo Lech Wałęsa nie powinien być przedmiotem akurat zainteresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ wiele obszarów historycznych naprawdę interesujących jest oszczędzanych młodzieży. I taki spór, ja sobie już wyobrażam, że tak jest już teraz w szkołach, że część klasy jest pisowska, że tak powiem, z racji sympatii politycznych rodziców dzieci, część platformiana i dochodzi do takich różnych nieprzyjemnych sytuacji. To nie powinno to mieć miejsca, bo ta bieżąca taka polityka, zwłaszcza jak nauczyciel jest zaangażowany, tak jak te kilka nauczycielek, co na czarno się ubrały, potem były męczennicami, potem część uczniów je popierała. No, ta wojna domowa jeszcze w szkole polityczna zupełnie jest potrzebna. Skoro tak, ja już nie będę mówił o czasach, gdy ja chodziłem do szkoły, to o wojnach punickich wiedzieliśmy wszystko. Kurwa, o 17 września 1939 roku nic i o Katyniu. No to po co mi te wojny punickie, do cholery, jak przyszło co do czego, to nikt nie wiedział, gdzie te puniki leżą. to oczywiście żartuję. Tak samo teraz mamy takie obszary historii zaniedbane, jak chociażby ta wojna, o której mówiłem, pierwsza wojna światowa, kto o tym wiedział? No nikt nie wiedział, a to takie wydarzenie, które powinno być rzeczywiście młodzieży w kontekście historycznym. Słaba Polska, świat się gotuje. No i to powinny dzieci wiedzieć, jakie są efekty osłabienia państwa polskiego, resztę niech sobie wyciągają wnioski samodzielnie. Natomiast Lech Wałęsa, no
sami go pompujemy. Jak mówię, jak wczoraj w Radio Tok FM jedna z uczestniczek programu, tak, pani profesor, ona mówi, no ona pojechała, była w Chinach i tam wszyscy znają Lecha Wałęsę. No, wiecie, w komunistycznym zamordyzmie znają Lecha Wałęsę. To ja powiedziałem tak, no Hitlerze też wszyscy, też tam pewnie wszyscy wiedzieli, ale czy to świadczy o tym, że Hitlerem Kodziarstwo i Radio Tok FM powinno się chwalić i brać go w obronę? No chyba nie. Także pan Śniadek, uważam, niepotrzebnie pompuje Lecha Wałęsę. Jest to figura, którą wyciąga się z szafy od czasu do czasu, żeby się nawydziczał. Gdyby nie KOD, czyli ubecy w opałach, to by o Lechu Wałęsie dawno zapomnieli. Mhm. Myślę, że powiedzenie tylko takiej prawdy, że Wałęsa był Bolkiem, to jest nic. To nic nie mówi. To trzeba powiedzieć prawdę o okrągłym stole, całą że to, prawdę. Co zrobili biskupi, zrobiły Bolki, co zrobili komuniści, czyli sługa Boży Wojciech, to wszystko było jedno wielkie kłamstwo. Jak tego by uczyli, no to ja jeszcze bym się mógł... Takie personalne takie... Po co tego? Tak? A tego nikt nie powie w Polsce, oprócz telewizji Idź Pod Prąd i paru jeszcze może gdzieś blogerów pojedynczych, czy doktorów, tak jak doktor Targalski, ale to są takie już tylko rodzynki na tym łez-padole, można powiedzieć. Ja chciałem taką zaproponować przygodę intelektualną, ale może niekoniecznie przygodę, bo są państwa, gdzie tak się dzieje, że jakby zlikwidować dzisiaj przymus szkolny i finansowanie szkół z budżetu, to co by się stało złego Polsce? Złego? Złego. Co by się złego Polsce stało? W Polsce nic złego. Ja bym poprosił naszą ekipę techniczną, żeby z mojego Twittera żebyście dali taki rysunek z amerykańskiej satyrycznej jakiejś strony, gdzie tam co prawda dotyczy to tych wyższych uczelni. Z jednej strony taki kolorowy tłum, różni ludzie z takimi myślami. Ja bym chciał być lekarzem, ja bym chciał być na przykład prawnikiem, ja bym chciał być naukowcem. Tak idą na te wyższe uczelnie z takimi marzeniami, nie? I później jest wyższa uczelnia i wychodzą tacy antifiarze, wiesz, jeden z jakimś bejsbolem, zabić Trumpa tam, nie ma z wolnością słowa i tak dalej. Czyli widać, że już w Stanach Zjednoczonych widzą, że uniwersytety są komunistyczną kuźnią antify, lewactwa i wszelkiego innego tałataństwa. W Polsce przecież mamy komunistyczne szkoły. To tylko, że religię tam wprowadzono, to teraz już wiemy, że to absolutnie dla komunizmu nie było żadnego zagrożenia ze strony katolickiej religii, bo ona już wtedy była opanowana przez komunistów w sutannach. Także polska szkoła jest nadal szkołą komunistyczną, produkuje debili, analfabetów albo ludzi, którzy absolutnie nie mają podstawowej wiedzy o świecie. Także ja postuluję, będziemy mówić o budżecie, zlikwidować budżet na ministerstwo, na menelstwo, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, MENEL, to taki jest skrót. Oczywiście szkolnictwo wyższe, minister Gowin. Tak, to też oczywiście razem można w pakiecie zlikwidować. Już mieli dużo pieniędzy, dużo mądrzejszych ludzi, a prawdziwi nauczyciele znaleźliby pracę w szkołach prywatnych i to by były kuźnie mądrego pokolenia, a reszta wzięłaby się do roboty. Także, o, dziękuję bardzo, widzicie, jaki piękny no. Już Amerykanie też to tu pięknie przedstawili. To, co robi system edukacji sterowanej przez lewackie różne macki i organizacje, a u nas przez państwo. Także mielibyśmy same korzyści. Część dzieci wzięłaby się do roboty, nie zeszłaby na manowce, nie zaczęłaby ćpać, nie zaczęłaby chuliganki. Nie zostałaby urzędnikami z wyższym Właśnie. Wykształceniem. Właśnie. Wystarczyłoby, nie trzeba nic robić. Wiecie, coś tam, że musimy się nadąć. Tak. Wystarczy nie robić. Zobaczcie, wystarczy nie robić. Zabrać państwu dzisiaj edukację. Może tam, powiedzmy, w latach 20. edukacja państwowa miała sens, ale dzisiaj sensu nie ma. Dzisiaj sensu nie ma. Dzisiaj spokojnie rodzice mogliby zdecydować, do jakiej szkoły dziecko wysłać i byliby w stanie zapłacić pieniądze. Oczywiście można pomyśleć o jakimś funduszu stypendialnym dla najbiedniejszych, proszę bardzo, albo to przecież... dla najzdolniejszych. Dla najbiedniejszych, najzdolniejszych, o to chodzi. To najlepiej. Bo przecież każda szkoła widzi, jak ma do czynienia z geniuszem,
to ona mu jeszcze daje pieniądze. Na przykład w sporcie w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś jest dobrym sportowcem, to każdy uniwersytet jeszcze mu da, nie tam, żebyś musiał płacić. Jeśli jesteś dobry, to jeszcze oni ci zapłacą, żebyś tylko studiował na tym uniwersytecie. W Polsce wystarczy określoną średnią mieć ocen, żeby dostać stypendium. I tutaj dochody rodziców to są raczej sprawą niedecydującą o tym. Tak, także... Czyli marnuje pieniądze podatnika. Okej, okay, no to przechodzimy do tych spraw. A państwo się zadłuża. A propos właśnie zadłużania, jest projekt budżetu. Bo generalnie rząd trąbi, że są same sukcesy gospodarcze, że Polska się wspaniale rozwija, pewnie będziemy mieli najlepszy w Europie wskaźnik wzrostu PKB w tym roku. No i jest wstępny projekt budżetu na przyszły rok. Wzrost PKB 3,8%, ale co mi się bardzo nie podoba, kolejny raz deficyt budżetowy i to deficyt w wysokości 42 miliardów złotych. Co prawda w tym roku deficyt miał być na poziomie około 70 miliardów złotych, a wygląda na to, że będzie dużo mniejszy ze względu na choćby walkę z tą mafią VAT-owską, czyli lepszą ściągalność podatków, co też uderza w drobnych przedsiębiorców, we wszystkich przedsiębiorców, generalnie państwo wszystkim przykręca śrubę. No ale pytanie, dlaczego w ogóle planować budżet zadłużanie z państwa. Czyli to jest zadłużanie państwa, bo to jest, powodu. To jest okradanie kolejnych pokoleń, czyli to jest okradanie własnych dzieci. Mechanizm jest zupełnie inny. Rząd rozlicza się przed parlamentem z wykonania budżetu. Z wykonania. Gdyby założył, że nie będzie miał deficytu, aby miał, no to zaraz by rząd poszedł do odwalenia, bo to jest jednak powód do odwołania rządu, jak marnuje pieniądze, mówiąc krótko. Dlatego rząd sobie nawet w takiej sytuacji, gdy spodziewa się, że będzie dobrze, mówi będzie, no jednak będą jakieś długi, żeby potem móc się pochwalić, a jednak mieliśmy mniejsze. Także tutaj to tak trzeba robić, bo taki mamy kulawy system, taką mamy konstytucję, że jak mówię, tutaj trzeba mieć margines bezpieczeństwa, żeby nie być odwołanym, no bo jak mówię, to jest chory system. Czyli pic na wodę i PR, krótko mówiąc. Nikt nie zaryzykuje, nawet gdyby się okazało, że jesteśmy naprawdę, mamy tam nie 3,8, a 10, tak? No to albo i 50, to nikt nie zaryzykuje, że powie, że nie będzie szastał pieniędzy ponad miarę. Tutaj trzeba trzymać coś na czarną godzinę, żeby się przed Sejmem było jak tłumaczyć. Stąd to. No oczywiście sama praca urzędów skarbowych to jest jednak to, co przekłada teorię na praktykę. Tak. Teorię na praktykę, czyli możliwość, i to wczoraj mówiliśmy, maltretowania niewinnych przedsiębiorców, ściągania pieniędzy. I pamiętacie zresztą, Andrzej Leper kiedyś powiedział coś takiego, że budżet powinien być otwarty. Jak się z niego śmiali, z tego Lepera, co on pieprzy, to musi się zgadzać, tam tyle do wydania, to koniec, kropka, co zaksięgowane, tak ma być. Potem za rządów Platformy zawsze był otwarty budżet. Zawsze była poprawka, Sejm, Szczepan Tusk wychodzi, mówi, widzicie, rozumicie, nie ma forsy, to ja tutaj jeszcze potrzebuję zmarnować tyle, a tyle, kto za. No to większość jego koledzy, no to za, czyli to był budżet otwarty, tylko żeby usankcjonowany przez głosowanie kolegów posłów, czyli to, co Andrzej Leper chciał na zdrowy chłopski rozum, nie udawajmy, że nam się tutaj wszystko zgadza, tylko już nie uprawiajmy fikcji, demagogii, tak. Kłamstw, no to Platforma Obywatelska zrealizowała ideę samoobrony, tylko podlaną sosem hipokryzji. No oczywiście zrównoważony budżet to taki, że wydajemy tyle, ile możemy, tyle, ile mamy. No jak wydamy? Możemy każde pieniądze. A no tak, przepraszam, możemy, to ja rozumiem tyle, ile mam, a oni możemy, to rozumiem, ile se wygłosujemy. No, no tak, jak? No to trochę inny punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. Wiesz, no, normalny nie byłeś posłem. No tak, nie byłem, tak, nie zamierzam. Także sprawa jest no tutaj oczywista, że to jest rzeczywiście zapożyczanie dalej Polski, to jest marnowanie pieniędzy. Ale najważniejsze to jest duszenie polskiej przedsiębiorczości, bo żeby zebrać na te wydatki budżetowe, potem żeby zebrać na obsługę długu, czyli spłacanie długu, to kto zapłaci?
No pan przecież, zapłaci, panie. Pan, pani. Przecież na przykład poseł, no to nie on zapłaci. Sobie, on nie zapłaci, bo on sobie wygłosował, że on ma kwotę zwolnienia od podatku taką, że hej, że ha, tam można powiedzieć, cała kamienica razem nie ma tyle, co jeden poseł, nie? Czyli pan poseł, pani posłanka nie zapłacą. No nie. To zapłaci właśnie albo najbiedniejszy jak człowiek z tą taką pensją, co mu łaskawie o 100 zł podwyższą, najniższą. To właśnie przedsiębiorca, który ledwo na ZUS zbiera. I tak dalej. To właśnie ci ludzie zapłacą. Czyli to, co się dzieje właśnie w Warszawie, czyli uchwalanie kolejnego zadłużenia państwa, absolutnie nie pójście w kierunku ograniczenia tych funkcji państwa, które generują te długi, największe długi generuje ZUS. Zaraz potem właśnie jest edukacja społeczna, ta bezpłatna rzekomo, no jak bezpłatna, jak generuje dług, nie? I wszelkie te programy socjalne. No programy socjalne to ma być 70 miliardów, z czego samo 500 plus 25 miliardów. Tak. No już tam te 500 plus, to może niech tam zostanie. Znaczy to jest jedyny taki, powiedzmy, konkret. Celowy, socjalny projekt, który wiadomo dla kogo idzie, dlaczego i z tym akurat to z ideą się zgadzam. Tylko chodzi o to, że zobaczcie, o wiele prościej byłoby, żeby uczynić dzieci rozliczać tak jak członka rodziny, że może się rozliczać, czyli że dochód ojca nie idzie tylko na ojca, czy tam później zrobiono, że i na matkę może, tylko niech idzie na trójkę dzieci, no i wtedy nawet bez podwyższania tej kwoty wolnej od podatku już by się ulżyło, nie budując tej biurokracji, że wiecie, najpierw trzeba odebrać, później trzeba przeliczyć, pani wypije kawę, zapali papieroska, później przyjdzie petent, z czapką, no ja bym chciał tu te 500 plus, czy mi pani da, czy może nie i tak dalej. O, no to niech pan przyjdzie za tydzień, pomyślimy. I tak dalej. No taką szopkę upokarzają ludzi, zamiast im zostawić pieniądze w portfelach. No ale mówię, te 500... Zaraz. No zostawić. Jak ktoś nie ma, to co mu zostawi? No jak nie ma, to jak żyje? No oszczędnie. Także tu oczywiste jest, że PiS w obszarze gospodarczym, wczoraj mówiliśmy to od strony właśnie ścigania zwykłych ludzi, dzisiaj możemy to powiedzieć od strony budżetu państwa, absolutnie nie jest formacją reformacyjną, reformującą polską gospodarkę. To jest kontynuacja tego, co robiło tam wcześniej PZPR, później SLD, później sam tam ta jakaś tam Platforma Obywatelska, a teraz to jest kontynuacja tej fikcji zwanej okrągłym stołem, czyli przyjęcia tego socjalistycznego modelu państwa, że państwo musi się wszystkim zajmować. Jak musi się wszystkim zajmować? To musi mieć dużo pieniędzy i dużo ludzi, którzy pochłaniają jeszcze więcej pieniędzy i tak dalej. I ten taki zwykły pracodawca, pracownik i pracodawca, którzy generują te pieniądze, to są jak taka pochyłe drzewo, na które coraz to kolejny urzędnik skarbowy, kolejna tego siada, to kiedyś upadnie. To Biblia jasno mówi, możecie sobie zobaczyć. W Starym Testamencie już jest to zapisane, że władca, który ściąga za wiele podatków, niszczy państwo. To, co dzisiaj kontynuuje, bo to Prawo i Sprawiedliwość nie jest temu winne, nie wymyśliło tego, to żeby była jasność. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje to zadłużanie Polaków i wydatki marnowane na hipotetyczne cele, fontanny, otumanianie narodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, to, co tu padło. Także nowa elita, która dopiero zrobi porządek w tym państwie, bo ja już nie liczę na tę elitę, która teraz rządzi, ona musi zrozumieć, co jest podstawową funkcją państwa. Pierwszą funkcją to jest obrona granic, czyli to, co robi minister Antoni Macierewicz. Oczywiście te wszystkie generalskie emerytury tych, wiecie, LWP-owców, to tam bym porządnie przejrzał, nie? Bo to jest podobno połowa budżetu MON-u, to są właśnie emerytury dla wojskowych. Z tym trzeba zrobić porządek i koniec, bo w rzeczywistości Polska 1% daje na nowe technologie, na kupiono uzbrojenia i tak dalej, wyszkolenie. Także to absolutnie jest nie do przyjęcia, nie? Czyli obrona granic, czyli wojsko i dalej obrona sprawiedliwości, żeby można było, żeby uczciwy człowiek chodził spokojnie z dumną, podniesioną głową po ulicy miast i wiosek Polski. To są funkcje państwa według Boga i koniec.
Otóż to, właśnie dzisiaj pan prezydent w Stoczni Gdańskiej rozpoczął debatę nad projektem nowej konstytucji, bo tutaj mówił, że do 11 listopada roku przyszłego, tak znaczy 18, to ma być jakieś tam referendum, tak, czy zmieniamy konstytucję, czy nie, i tam ma być przedyskutowana już przez środowiska. Słuchałem wystąpienia pana prezydenta. No i właśnie, zanim zaczniemy pisać konstytucję, to właśnie trzeba zrobić to, o czym mówisz, ustalić, po co jest państwo. Bo jak nie ma, wiemy po co, to instrukcja obsługi jest zbędna. Mm. Tak? To jest oczywiste. Instrukcja obsługi nie wiadomo czego jest dokumentem niepotrzebnym i sprawiającym kłopoty. Trzeba wiedzieć, instrukcją obsługi czego ma być konstytucja. Natomiast pan prezydent zaczął temat, który będzie kolejnym przyczynkiem do wielu awantur ulicznych także, bez postawienia jasno sprawy, po co nam jest państwo, czym ma się zajmować, po co jest, czym ma być. To jest takie zagadnienie, które rzeczywiście, ustalmy najpierw my Polacy, czym nasze państwo ma się zajmować. Tego nie zrobiono od początku, dlatego zajmuje się czym się da, a nie tym, czym powinno. I uważam, że zanim rozpoczniemy debatę nad konstytucją, no to niech Polacy decydują, czy tam szkoły ma być prywatne, czy państwowe, czy darmo, czy nie, czy loty na kosmos, każdemu się należą, tam, czy za darmo zabawy sylwestrowe, czy może nie za darmo, czy za darmo jedzenie, a może nie za darmo, czy no to takie to trzeba ustalić. No, naród może zechce wszystkiego za darmo i wtedy nie miejmy pretensji, że mamy dziurę w budżecie, tak, albo naród może powie tak, no rzeczywiście niech się państwo zajmuje tym, co powinno, a nie smarowanie dupy, przepraszam, sprawiedliwością społeczną. Dopóki z tego filozoficznego problemu nie wybrniemy, to możemy sobie gadać, będą cały czas jakieś awantury pod Sejmem. Brak elit, które mają odwagę narodowej powiedzieć jasno, że studia powinny być płatne. Mm. Ja mówię tak, studia powinny być płatne, tylko nie na zasadzie takiej, że wszyscy powiedzą, no dobra, no to 3000 czy 5 kosztuje, bo patrzą na tych, co naprawdę chcą się uczyć, uczą się po nocach, w weekendy i płacą. No, zobaczmy, ilu studentów realnie w Polsce jest, ile to kosztuje i podzielmy porówno. Bo ci, co naprawdę chcą się uczyć, płacą, to są dyskryminowani, a rozmaite takie pięknoduchy, tak, tacy mi tutaj wyrzucają niektórzy, takie łapserdaki, brak wykształcenia. Ja mówię, to ja mogłem nie mieć wykształcenia, tylko całe życie pracuję i płacę podatki. A ci, co mnie atakują, to całe życie nic nie robił, był na utrzymaniu rodziców, a potem został urzędnikiem w nagrodę. I to rzeczywiście powód do dumy, że się łucył. Lepiej, że skończył Akademię Pierwszomajową wyłącznie, a nie studia. Także wyszłoby, przypuszczam, 200-300 zł na łeb, to by każdy zapłacił. Odpuśćmy sobie ten cały system finansowania wyższych uczelni przez ministerstwo, budżet państwa i tak dalej, się okaże, że te cwaniaki wydrwi grosze, którzy naprawdę nie są tak naprawdę rektorami, tylko nie robami. Mogliby w zasadzie ubiegać się o, inni ubiegają się o środki tak zwane unijne, ale nie czują się z tego powodu lepsi, są bardziej praktyczni, tak? Także to jest taka przygoda. I powiedzmy sobie sprawę, takie rzeczy, które każdy wie, że tak powinno być, czyli studia powinny być płatne. Oczywiście jak porówno, to będzie mniej niż teraz dla tych naprawdę chcących płacić. Tego tematu nikt nie ruszy, bo przegra wybory. No, jeżeli nie jesteśmy uczciwi wobec narodu, tylko wiemy, że jako politycy będziemy naród robić w konia, no to przepraszam, panie Michale, to zawsze będzie naród zrobiony w konia tymi kwestiami, które poruszyliśmy na początku tego wątku. Ale tu dochodzimy do istoty zagadnienia, czego chcą Polacy. I jakbyśmy zrobili referendum, to Polacy by chcieli państwa socjalistycznego, żeby wszystko było za darmo. Przepraszam bardzo, skąd wiesz? No, bo tak głosują. Bo tak głosują w wyborach i no, ładne słowa. Trzeba wobec tego rozpocząć debatę publiczną na ten temat, nie w kontekście wyborów. Ależ oczywiście, dlatego o tym mówię, że to, co elity dzisiaj muszą zrobić, to jest to samo, co musiały zrobić pod koniec XIX wieku po upadku wszystkich powstań, że zrozumiały, jeśli nie uświadomią Polaków, że trzeba mieć swoje państwo i że ono musi być sprawiedliwe i tak dalej, to będą dalej dziadami, którzy będą mieszkać w kurnych chatach, a będzie rosyjski urzędnik, tylko jeździ, poborca podatkowy i jeździł. Łapówki i łapówki od nich brał.
to im uświadomili i dlatego zbudowaliśmy. To państwo było lepsze oczywiście niż ten carat. Nie było doskonałe i tak dalej. Dlatego dzisiaj przed nami jest kolejna faza pozytywistycznego uświadomienia Polaków, czym jest państwo i po co ono ma im być. Ono nie jest po to, żeby ci dawać, nie? Żeby ci załatwić robotę, żeby ci załatwić emeryturę, żeby ci załatwić lekarza. Ono jest ci po to, żebyś mógł mówić po polsku. Inaczej mówiąc, żeby żaden Dżingis Khan czy jakiś inny kałmuk tu nie przyjechał, żeby Ruski ci nie przyjechał, żeby Niemiec ci nie przyjechał. Po to masz państwo polskie. Reszta to są już dodatki. Możemy się spierać, czy tam jeszcze państwo powinno, na przykład muzea tam jakieś, czy Wawel powinno utrzymywać. No dobra, no zgodziłbym się, niech Wawel tam jeszcze utrzymuje. Czy Wawel powinien być prywatny? Nie, no nie, oczywiście, myślę, że nie. Także... A może tak? A ja myślę, że nie, mimo wszystko. Ale dyskutujmy, podajmy argumenty. Tak powinni Polacy rozmawiać. Ale, żeby taką dyskusję podjąć, trzeba się wyzwolić z duszy parobka, o której wczoraj tyle mówiłeś. Tak. To wolni ludzie muszą ze sobą rozmawiać. Tak jak Szwajcarzy w każdej wiosce się zbierają. Politycy nie traktują ludzi poważnie. No ja wiem. Dlatego właśnie my wymachujemy Nowym Testamentem. Bo to jest w naszej cywilizacji jedyny wynalazek, który się sprawdził, żeby z niewolnika zrobić wolnego człowieka. Sprawa jeszcze, jeśli pozwolisz, tak, ten wątek. Nikt nie powie o potrzebie płacenia za studia wszystkim, no bo wiadomo, to jest niepopularne. Ale z drugiej strony, dlaczego ci młodzi ludzie chcą studiować i to za darmo? No bo lepiej być studentem niż być bezrobotnym. A po co ma się brać do roboty za 1200 zł? No tak, to już jest lepiej logika. Być studentem, to trzeba stworzyć takie stypendium, od rodziców i się przeżyje. No tak, trzeba stworzyć warunki takie, wiadomo jak przecież, żeby młody człowiek, jak ma 18 lat, poszedł do roboty, założył rodzinę, a nie szukał przygód po akademikach, tylko jak mówię, to jest ucieczka, że tak powiem, w beztroskę przedłużania młodości, bo nie można wejść w dorosłe życie, a nie można wejść w dorosłe życie, bo za 1200 zł. A wiesz, co wymyślił ten najgorszy z ministrów? Czyli Gowin? Że teraz studia 7 lat będą trwały. A ja proponuję dożywotnie. Niech to... No zobaczcie, dzbany, jemu przyznał dzbany. 7 lat studia. Ale to co, rozumu przybędzie, czy jak? No, 2 lata. Jemu to na pewno już nie? A jak ktoś szybciej skończy, zaliczy wszystko. Nie można. Nie, przyspieszyć. Nie można. Nie można. Ale po nocach się uczył. Nie wolno. No jak nie? A nie, bo 7 lat. To może zdolny. Nie ma, to 7 lat. To musi być głupi. To jest zabawa w pomidor. Musi plan głupoty głupi być też wykonany. Skończy. Słuchaj, głupi też skończy. Ale 7 lat. Czyli przewidujemy, że głupota ma zwyciężyć. No to właśnie temu służy edukacja. To ten rysunek można jeszcze raz pokazać. To jest właśnie państwowa edukacja opanowana przez lewactwo. Temu służy. No to nie ma siły. Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze parę tematów. Ktoś powiedział, że miarą skuteczności wyższych uczelni w Polsce jest to, że wprawdzie każdy student musi przeczytać ileś książek, ale potem mało który pisze własne. A Marian już chyba 2, tak? Napisał. No tak. A jak kolejne? Robię. Robię, ale czasu nie. Robisz na froncie. Kiedy będzie, widzowie pytają. Będę musiał z tydzień wziąć wolnego, bo nie mam kiedy robić. Po nocach. Ja bym chętnie robił po nocach, ale usypiam zaraz. Nad tą książką? Dobra. Okej, okay. To jeszcze tak. Chciałem, żebyśmy omówili ten kontrakt Autosanu. No bo to jest trochę kamyczek być może do ministra Macierewicza resortu, albo nie, no zobaczymy. W każdym razie sytuacja jest taka, że wyszło na jaw, że kontrakt, który co prawda, czy przetarg, który był w listopadzie zeszłego roku, także bardzo dawno temu, ale okazało się, że ofertę złożono 20 minut po terminie na kontrakt na dostawę 18 autobusów dla wojska. 30 milionów złotych. Tak, 30 milionów mogła firma Autosan, która ma ciężką sytuację i mogłaby mieć kontrakt do zrealizowania. Oferta została złożona o godzinie 8.20. Przetarg zakładał warunki przetargowe, że ma być złożona do 8.00. W związku z tym nie było szans na odwołanie. Przetarg wzięli Niemcy. Firma MAN robi ten kontrakt. No, nawet mamy oświadczenie zarządu firmy Autosan. I tu jest takie zdanie ciekawe.
no tam, że tam przepraszają i tak dalej, że tam no szkoda, że tak było, ale samo złożenie oferty nie przesądza o wygraniu przetargu, a kryteria przedmiotowego zamówienia premiowały dostawców posiadających w ofercie autobusy wysokopokładowe, których AutoSAN obecnie nie produkuje. A, czyli spokój. Czyli po prostu stają do przetargu. Stanęli do przetargu autobusy, których nie produkują. No, dokładnie. To pokazuje. No generalnie teraz tam jest, jak wyszła ta afera, to został zdymisjonowany, czy w trybie dyscyplinarnym zwolniony człowiek, który był za to odpowiedzialny. No ale to co? Ale... To już kpina jest. No właśnie, ale... To powinno być śledztwo kontrwywiadowcze i powinny mieć zarzuty działania sabotażowego, a nie jakieś tam zwolnienie z pracy, no. No pani premier w telewizji powiedziała, że jest oburzona i zajmie się tą sprawą. Liczę na to, że słowa dotrzyma. No niech tam utrzymam. Ja mówię, obawiam się, żeby taki, wiadomo, że przecież minister Macierewicz ręcznie wszystkich kontraktów nie kontroluje. Obawiam się, żeby to nie był jakiś taki kolejny przyczynek do nagonki na ministra Macierewicza. Tu znajomi byli wczoraj w Empiku i mówią, że cały Empik wyłożony książkami tych, wiecie, TVN-owskich gadzinówek. Tak, jaki to Macierewicz zły. Tak, jaki to Macierewicz zły, czyli to pokazuje, jak szeroko jest ta akcja zakrojona, żeby ze wszystkich stron budować taki obraz, że minister Macierewicz jest do wymiany, nie? No, ale... my o tym ostrzegamy już od dawna, że taki spisek jest cały czas w realizacji. Oprócz tego wczoraj, gdy minister Macierewicz był na tej defiladzie w Kijowie, jednocześnie władze Ukrainy zabroniły, tak, tych spraw poszukiwawczych, tak, w sprawach tych żołnierzy Legionów, tak, poszukiwania roku. Właśnie grobów polskich. No i tutaj zaraz fala komentarza. Widzicie, że to wina Macierewicza jest przedstawiona. A on tam tutaj tych banderowców tak, a tutaj oni nam tak. No także to jest tak wpisywanie. Cała odpowiedzialność idzie na Macierewicza. No. Widzimy, że to jest człowiek, na którego niekorzyść pracuje każdy, kto może. No, widać, że tutaj Rosja ma agentów przecież nie tylko w Polsce, ale także na Ukrainie. No, także ja nie wykluczałbym tej decyzji IPN-u czy władz ukraińskich, że tam po prostu jest ruski kret, który celowo, no tu akurat pamięć legionistów, no atakuje, i żeby pogarszać te relacje, bo minister Macierewicz jasno powiedział na tej defiladzie, że Ukraina teraz, no, stoi w tej forpoczcie obrony cywilizacji i walczy też w naszym interesie, walczy z agresją rosyjską. Tam zresztą nie tylko on był, ale spora część tego Międzymorza, no i też wysłannik Stanów Zjednoczonych. Rosja, tak jak no, ostrzegał szef SBU Ukrainy, no, dokonała zamachu terrorystycznego. Nie? Tam 3 osoby są w szpitalu, jeszcze tam wielu szczegółów nie znamy tego, ale no, zobaczcie, to ostrzeżenie, chyba mówiliśmy o tym z 10 dni temu, zostało zrealizowane właśnie w Święto Niepodległości Ukrainy, kiedy też przedstawiciele, no, minister z wielu państw akurat byli w Kijowie, czyli no to pośrednio było taka groźba czy zagrożenie też pod ich adresem. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych spraw ukraińskich. No, czy tutaj nie zwycięży na Ukrainę, bo tam się sytuacja jest dynamiczna, tak? Jest mocna frakcja banderowska. Między innymi planowano zagrać na tych obchodach hymn organizacji OUN-UPA. W końcu nie doszło do tego, ale no była groźba, że polscy żołnierze, którzy tam również mieli defilować, czy defilowali, no defilowaliby do hymnu organizacji, która zamordowała kilkaset tysięcy polskich Polaków. No takie wydarzenie, Polaków. Na szczęście tego nie doszło, takie wydarzenie musiałoby spowodować zaostrzenie stosunków polsko-ukraińskich. Dlatego właśnie był ktoś z tamtej strony, który parł, żeby to zrobić. I nie myślę, tak, że to był patriota ukraiński. No też taką się prezentuje wersję wydarzeń, że jednak Ukraina wybiera sojusz z Niemcami przeciwko Rosji. No, Niemcy przeciwko Rosji, no to spójrzcie trochę dalej na górę mapy, to zobaczycie, że tam Rosja, Niemcy przeciwko Rosji, to nie za bardzo. No i żeby tam Ukraińców robić w konia, to prędzej. Ale myślę, że tam już na tyle mają rozsądku, żeby jednak nie liczyć specjalnie na odsiecz niemiecką przeciwko Rosji. Nie, no Ukraina, przynajmniej myślę, ta światła część elity ukraińskiej już wiedzą, że mogą liczyć tylko na Polskę i Stany Zjednoczone. Kropka. Nic więcej. Dlatego ja oczekuję, że wreszcie pojawi się coś takiego jak elity ukraińskie,
ukraińskie, nie żadne mieszkające na Ukrainie, tylko ukraińskie, rozumiejące dokładnie rację stanu Ukrainy. Wyciągną wnioski z historii, będą wiedzieli, co im się opłaca. Bo ja podkreślam, czy my Polacy budujemy swoją dumę narodową na interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku? Dla mnie to nie jest żaden powód do dumy. To jest wstyd. Do chwały, to jest wstyd. Mhm. To ja mam powiedzieć, a tu patrzcie, to nasze czołgi wjechały do Pragi? Nie nasze. Tylko sowieckie. Nie ma powodu do dumy. Tak. Nie znam ani jednego normalnego Polaka, który z tego powodu by wojował, że to warto o tym gadać. Tak samo takie incydenty jak stan wojenny jest powód do hańby dla tych, którzy wyszli przeciwko Polakom. I jeżeli ktoś buduje legendę polskiej armii na stanie wojennym, to takie ma z góry tylko. A na pewno żaden porządny, zwykły żołnierz. A na pewno żaden zwykły Polak. Jest na ten temat pytanie, które zadamy w programie po godzinie 18 po wiadomościach. Ja przypominam wam, że nasze programy są, no w tym sensie interaktywne, że możecie zadawać pytania, na które dostaniecie odpowiedź. Także macie jeszcze, powiedzmy, kilka czy kilkanaście minut na zadanie swoich pytań. Po wiadomościach w programie Kowalski i Chojecki odpowiadają. Będą odpowiedzi i Mariana, i Pawła. Między innymi jest właśnie pytanie związane ze sprawami Grupy Wyszehradzkiej. A już pokazujemy baner, czy jeszcze nie? Może, przepraszam, czy tematy bieżące to już mamy zamknięte, czy jeszcze coś tam leży? No o tych Niemcach chciałem powiedzieć, bo to jest ciekawa informacja. A co z tymi Niemcami? O nadwyżce w handlu, jaką mają, bo zobaczcie. Tak, to jeszcze o pieniądzach. Nie jest sensacyjna informacja. Nie jest sensacyjna, ale pokazuje mechanizm. Po co jest Unia Europejska i po co jest euro, żebyśmy mieli świadomość, bo zobaczcie, że Niemcy w ubiegłym roku miały 253 miliardy euro nadwyżki handlowej. W jednym roku 253 miliardy euro. Ich stać na wszystko. To takie, powiedzmy, europejskie Chiny. Tylko nie na bezpieczeństwo na ulicach. To jest ciekawe, to stanowi 95% nadwyżki handlowej wygenerowanej przez całą Unię. I teraz zobaczcie, jeśli by Niemcy dalej byli przy marce, tak jak Szwajcarzy zostali przy franku i na przykład frank się umocnił w międzyczasie ostatnio, to już gospodarka szwajcarska przestała być opłacalna. Przestało się opłacać eksportować, a import stał się drogi. Dlatego im tak zależało na euro, żeby jak najwięcej krajów było w strefie euro, tak bo jest to tylko i wyłącznie zysk dla gospodarki niemieckiej. Jak widać, 95% nadwyżki gospodarczej w strefie euro to jest nadwyżka państwa niemieckiego. Czyli kto zarabia? Praktycznie całość w Europie. Jeden kraj. W 2003 roku to bardzo nieliczni ludzie to mówili, do czego jest Unia Europejska. I pośród tych nielicznych ludzi Marian Kowalski i ja i ty byliśmy. Także w tej dziedzinie nie mamy sobie nic do zarzucenia. Ostrzegaliśmy Polaków, organizowaliśmy manifestacje, wydawaliśmy gazetę, bo właśnie wtedy pierwszy numer miesięcznika Idź pod prąd trafił do ludzi. Dodrukowywaliśmy tego, bo ludzie rzeczywiście to czytali. No, ale wyszło jak wyszło. Papież powiedział od Unii Europejskiej, lubelskiej do Unii Europejskiej. Ja Polacy zagłosowali, no bo słuchają Watykanu i komunistów, no i jesteśmy dzisiaj w dupie, za przeproszeniem, nie? Niemcy praktycznie skolonizowały Europę gospodarczo. No to jest dowód czarno na białym, tu nie ma dyskusji z tym, no. Okej, baner, mamy informację, że będzie pokazany jako zdjęcie na Facebooku. Dobrze. Żeby tutaj nie było jakiegoś problemu ze zmieszczeniem się. Jest bardzo fajny baner przygotowany, mamy, a tam jest, będzie można, nie wiem, jakoś zorganizować, jeżeli byście chcieli taki baner mieć, czy w swoim klubie, to będziecie mogli się skontaktować z nami przez kontakt i pomożemy wam, albo udostępnimy grafikę, albo tam ustalimy, jak będzie można sobie można oczywiście zamówić jakieś zmiany, nie? To nasi graficy dla was to przygotują. Jeśli ktoś by chciał na przykład na balkonie swojego domu, czy na prywatnej posesji, to jest ten model amerykański, nie? Ten gość z Ameryki, co był na naszym ostatnim zjeździe, mówił, no, że oni to preferują, że każdy tam się nie wstydzi. Ja popieram właśnie taką organizację, to środowisko, z nim się utożsamiam. Także jeśli ktoś z was by chciał na swoim płocie, balkonie wywiesić taki baner, to kontaktujcie się z nami. Będziemy wam podsyłać grafikę stosowną. Czy wydarzenia te warszawskie wczorajsze też poruszymy? Sensacyjne? O tym zaatakowaniu policjantów przez... I o wypadkach samochodowych? Tak, możemy porozmawiać. No wiemy, że
policjanta zaatakował nożem 24-letni obywatel Izraela. Ja, tylko mnie interesuje, czy to jest narodowości żydowskiej, czy narodowości palestyńskiej. No, no ja sądząc po imieniu twierdzę, że to był Palestyńczyk. A jakie imię? Bo ja nie... Jakby... Jakieś takie właśnie, nie pamiętam. Jakieś takie palestyńskie. Jurka Marka to zapamiętam zawsze, ale tamtejsze to wszystkie dla mnie bardzo podobne. Myślisz, że terroryzm palestyński czy islamski już... Ale to pamiętacie, w tamtym tygodniu mówiłem, że Polska była matecznikiem terroryzmu palestyńskiego, tak, za komuny i że tutaj mogą jeszcze osoby różne z powodu łączenia rodzin, tam innych historii być. No i też czytałem komentarze też internautów, którzy nie wiedzą, że w Izraelu są dwa oficjalne języki. Między innymi właśnie arabski jest i że Palestyńczycy są tą drugą grupą narodową, która, no, tak powiem, no, oficjalną, mającą własny język i tutaj albo mógł to być Żyd, albo Palestyńczyk. No, nie przypuszczam, żeby przyjechał Żyd do Warszawy machać nożem. Jeszcze przeciwko polskim policjantom. No, także tutaj z dziwnych powodów nie podaje się, no tak, Izraelczyk, tylko Izraelczyk czy Żyd, czy no Arab. Właśnie, no. Tak. Tego mi zabrakło w tej informacji. Nie, no, nic nie dowiedziałem, wszystkie przewertowałem możliwe źródła i to imię było tak, ale już nazwisko to tam wielokropek. No. I dalej informacja, która niczego nie załatwia i myślę tak... budzi sensację. No i ten dwa wypadki samochodowe, tak, jedna z udziałem Lecha Wałęsy, a drugi szefa NATO. Tak. Tylko wiecie, co mnie zdziwiło, bo ja widziałem, pokazano filmik, w którym ten radiowóz policyjny prowadzący kolumnę rzeczywiście i na sygnale dźwiękowym na kogucie pieprznął w tą furgonetkę. No, kto jako samochód pierwszy w mieście puszcza zwykły osobowy? To powinna taka duża lodówka jechać na kogutach, żeby było z daleka widać. No, przecież tam jeszcze, gdzie są te estakady, to miejsce, tam doszło do wypadku. Czyli ta widoczność jest bardzo ograniczona. No i na czele kolumny przecież nie musieli jechać 150 na godzinę. Tak? Wątpię w to. A zwykły osobowy, który gdzieś tam miga, ale nie wiadomo gdzie. Wielu ludzi mocno słucha muzyki i klepie SMS-y prowadząc samochód jeszcze. I pieprznął w to, tego dostawczaka. No, ja apeluję do tych służb. No, jak już jedzie na czele kolumny samochód policyjny, to niech jedzie wysoki radiowóz, gdzie te światła widać z dachu, duży samochód, bezpieczny, jak pieprznie, to on kogoś odsunie, a nie sam się przewróci. No nie wiem, kogo do jasnej cholery, jakich baranów oni tam zatrudniają. Co wyjadą w pole, to nieszczęście gotowe. A minister Błaszczak, tu szczególnie mówię do tego ataku nożownika, tego arabskiego. Dlaczego, przepraszam, Lech Wałęsa ma ochronę BOR-u? No, jako były prezydent ma. Niech ma ochronę z SB, jakąś ochronę, jak se załatwi. Albo z WSI, albo od Putina od razu, co tam będzie się jakiegoś boru. A może nie życzę. Minister Błaszczak, zobaczcie, że zapewniał nas, że Polska jest absolutnie bezpiecznym krajem, wszystko jest pod kontrolą. Myśmy się śmiali z tego i widzicie, kto miał rację. Takich rzeczy nie wolno. Na Krakowskim, na Nowym Świecie, czyli centrum ścisłe Warszawy, chodzi Arab i wymachuje i nożem. I pytanie, dlaczego on nie został postrzelony? Ja bym się zapytał, dlaczego nie został zastrzelony? No, po co zaraz aż tak? Jak go zastrzelał, to nie sypnie, kto mu kazał. Ale, a tak myślisz, sypnie? Słuchajcie, poszedł policjant na gołe ręce na faceta z nożem i to gdzieś tam po twarzy ciachnął. Dobrze, że chłopaka nie zabił. Za kretyn ustala procedury w policji? Kretyn. Jak widzą człowieka z bronią jakąkolwiek w ręku, to policja powinna przede wszystkim sięgnąć od razu po broń palną, zagrozić mu. Jak nie reaguje? Strzelać. A przecież przynajmniej te paralizatory mają. Mogli go pierdyknąć paralizatorem. To co oni, kurczę, do chłopa z nożem idą na gołe ręce? Kto tych młodych policjantów naraża na niebezpieczeństwo? To jest, ja nie wiem, sami kretyni, sami debile, ci ludzie nie potrafiliby stać naprawdę na bramce, nawet we wsiowej remizie, na dyskotece, są komendantami policji. A co do wypadku? Ja dzisiaj miałem rozmowę rano ze znajomym, no to tak zauważył, że coś dziwnie dużo ostatnio tych wypadków. Kiedyś tak nie było. Te kolumny, co ten rząd gdzieś nie wyjedzie, to zaraz pierdyk. No bo ja mówię, nie mają ludzi, którzy się znają na robocie. Albo mają ludzi, którzy się znają na robocie i im utrudniają robotę. No to właśnie. To dajemy, ja bym pod to rozwagę. Taką opcję dajemy pod rozwagę. Dobrze. Przechodzimy do ogłoszeń. Chyba, że jeszcze coś byś chciał powiedzieć nie, w temacie. No, ale wystarczy, no. Przechodzimy do ogłoszeń. Dzisiaj o godzinie 19:30 warsztaty biblijne.
temat, jedność eucharystyczna. Czy o nią modlił się Jezus? Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tak wprowadzono taką pojęcie, taką jedność eucharystyczna, Jezus eucharystyczny. Co to to jest? Czy to jest coś w Biblii na ten temat znajdziecie? No, będziemy o tym dyskutować dziś wieczorem. Dowiecie się. No i zapraszamy już dzisiaj na 1 września. Otóż 1 września będzie bardzo ciekawy dzień u nas w Lublinie. Szczególnie właśnie w Patriotycznym Centrum Kultury będzie Dzień Prawdy o Chinach i będzie spotkanie z panią redaktor Hanną Shen i z panią Doris Liu, reżyser filmu W imię Konfucjusza, czyli trochę pokażemy prawdy o Chinach. Szczegóły będą na profilu Patriotycznego Centrum Kultury. Idź pod prąd na Facebooku, dołączajcie do wydarzenia. Wstęp oczywiście wolny. Zobaczymy, czy starczy miejsce na naszej sali. A dzisiaj po programie zespół Obłęd, Wierzę w Polskę. No i cóż, na dzisiaj kończymy. Byli ze mną w studiu w programie, który żeście właśnie obejrzeli. Marian Kowalski. Dziękuję, do zobaczenia. Paweł Majecki. Do zobaczenia. Michał Fałek, dziękuję i do zobaczenia. Mogły godnie żyć z podniesioną